Kilkuset mieszkańców Szczecinka znów protestowało przeciwko Kronospanowi. Tym razem była to manifestacja przeciwko wydaniu koncernowi pozwolenia na emisję amoniaku. Teraz wszystko w rękach marszałka województwa. Precz z amoniakiem! Precz z amoniakiem! Precz z amoniakiem! Zajęło całe garło. Tak dają, a czemu dziś nie kopcą? Wczoraj tak! Chcę mieć pewność, że moje dziecko oddycha czystym powietrzem, że nic jemu nie grozi. Inspektorzy ochrony środowiska ujawnili, że Kronospan emitował bez pozwolenia 2 kg amoniaku na godzinę. Teraz chce emitować legalnie 12 razy więcej. Naprawdę nas to przeraża i bardzo niepokoi. Kronospan dokłada do pieca i nie widzi w tym nic złego. W średniej wielkości gospodarstwo rolne emituje więcej amoniaku niż zakłady Kronospan przez cały rok. Przez Krono nie chcemy mieć raka! Mieszkańcy zebrali ponad 800 podpisów pod petycją do marszałka. Chcą go skłonić, by odmówił koncernowi. To będzie przedmiotem analizy, kiedy otrzymamy kompletne dokumenty z Kronospanu Polska i Kronospanu Szczecinek. Na proteście pojawili się pracownicy Kronospanu, którzy obawiają się o swoje miejsca pracy. Ja mam dwójkę dzieci, człowieku, pracuję tu kupę lat i czuję się świetnie. Policja była w pogotowiu. Kronospan działa, robi dobrze Kronospan. Dlaczego ja nic nie dopuszczam? Nikt tyle miejsc pracy nie stworzył, co grupa Kronospan. Decyzja o tym, czy koncern dostanie pozwolenie na emisję amoniaku, zapadnie najwcześniej za 2 miesiące. Ponad 100